265 wita i zapraszam was na mecz, który odbędzie się 18 października. Nagrywam wam go dzisiaj niestety, bo 18 października nie wiem jak to będzie czasowo. 2016 nam... Dzisiaj wam nagram po prostu ten meczyk. A mianowicie jest to mecz Real Madryt kontra Legia Warszawa. Zagram Real Madryt. Więc... Także... O, proszę bardzo. I gram. Zobaczymy, bo może będziemy prorokami, to zarządzanie zespołem mi się nie podoba. Dlaczego? A, nie. Dobrze, no teraz jest dobrze. Gail. Dobra. Gramy. Ksesus na was w bramce. Nie będę wam czytał składu po prostu, bo to nudne. Przechodzimy po prostu od razu do meczu. I to teraz wam wstępu nie pominie. Poczekam aż minie ten czas. Bo właśnie chcę zatagać. Halo, halo, witamy państwa. Ten mecz komentować będą Daniel Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie. Chociaż postaramy się o wynik podobny do zbliżonego, bo raczej nie wierzę, żeby to było identycznie. Czekaj moment, nie umiem tutaj dokupić, nie zgadzałem o tym, że klubowe tereny treningowe, zwane Ciudad Deportiva. Ten to był przedmieście, ale potem okolica stała się centrum biznesowym. Bardzo wzrosła cena gruntu. W porozumieniu z miastem Real pozbył się tego terenu za prawie 500 milionów euro i przeniósł nieco na wschód, pobliżej lotniska Barajas. Fani Real Madryt mogą wziąć udział w zwiedzaniu stadionu pod nazwą Bernabeu Tour. Podczas zwiedzania mamy możliwość obejrzenia panoramy stadionu, sali pamięci, press roomu. Można obejść boisko, zwiedzić lożę prezesa, a nawet szatnie pierwszego zespołu. Ale składy będą się pewnie zgadzać. Poza jednym, pazdan jest skomplikowany, ale... Zaczynamy. Sędzia rozpoczyna nam spotkanie. Królewscy przeciwnicy od razu mają szansę zagrozić rywalom. Strzelcy będą się zgadzać. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Może wynik spróbujemy przewidzieć, bo nie sądzę i strzelców, nie? Ale spróbujemy wynik przewidzieć. Ale ja obstawiam, że... Akcja skrzydłem, dobre podanie. Może być podobnie. To jest po prostu...
Nagrywam wam przed meczowo po prostu, bo nie wiem jak to będę miał. Dobry przekrój. Taka zamiarę dynamicznie. No i od razu ruszają z atakiem. Rodriguez. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Klążek. Nemanja Nikolić. Tomasz Jerłowiec. Dograł w pole karne. Może spróbować uderzenia na bramkę. Wspaniała wrzutka. Jest okazja. Pewnie zastanawia się, jak mógł spróbować w tej sytuacji. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Sergio Ramos. Rodriguez. A teraz Cristiano Ronaldo. Ma do kogo podać. Stadionie, także będzie ten podobny skład, oprócz Poznania, bo Poznań jest kontuzjowany, ale gramy na tym samym stadionie, co oni podejmują teraz, 18 października, więc ładnie teoretycznie mecz się zgadza. Ronaldo nie dał szans obrońcy. Aut, Real Madrid wznowi grę i mamy okazję obejrzeć jeszcze raz powtórkę bramki zdobytej wcześniej. Przejrzyjmy tę sytuację na spokojnie. Przejmuje piłkę. Nemanja Nikolić. Carvajal. Rodriguez. Nie ma gola, piłka odbita od słupka, wraca na murawę. Real będzie miał teraz szansę na bramkę, rzucał tu w pole karne. No, powtórka pokazuje, jak to było blisko. Zabrakło centymetrów. Precyzyjne dobranie głową. Piłka wrzucona do Cristiano Ronaldo. Dobra wymiana podań. Wersiński. Dobrze i przejął. Przeciwce Cristiano Ronaldo. Lewczuk. Teraz Cristiano Ronaldo. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Wygrał to starcie. Nemanja Nikolić. Teraz Cristiano Ronaldo. Koniec. Pierwszej połowy. 2-0. Strzelcy bramki to Rodriguez i Kroos. 25 minuta Rodriguez, 10 minuta Kroos. Zobaczymy, że tak będzie w meczu. Ale wiecie co? Dobra, kontynuujemy, nie będziemy przedłużać.
skład, bo nie są skończeni. Więc... Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Gramy dalej. I mamy gole Ronaldo, to się państwa. Może będzie akurat tak samo. Chociaż na pewno tak będzie, jak Ronaldo w sensie dalej do piłki to już nie ma, że zmiłuj. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe przesunięcie obrońcy i silna gra do ostatnich chwil. Piękna bramka. No ciekawe, czy będzie tak 3-0, bo 2-0 do przerwy i 3-0 w drugiej połowie, czy nawet więcej. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozenskie zagranie. Może więcej. Teraz postarajmy się. No wiadomo, teraz pasta. Jakim widzę? O czym odgrywam? Kamil Benzema, proszę. 53 minuta. No, rzadko się zdarza taka sytuacja, by bramkarza nie było w ogóle w okolicy bramki, ale to właśnie jedna z nich. Strzelec trudno dopełnił formalności. Dokładnie. A to jeszcze nie koniec. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. W ostatniej chwili przejęli. To się jeszcze nie kończy. Jeszcze ich wykończę. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmian. Teraz, dysponuje niesamowitym przyspieszeniem, znakomitą techniką. Nic dziwnego, że strzela tyle bramek. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Postaramy się. Nastawili się dzisiaj na atak i ryba nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Chcę podać do Ronaldo właśnie, o to chodzi, żeby był hat-trick. Legioniści stawią grę od linii bocznej. Bale, coś ty zrobił, ale dobra. Zaraz będzie zmiana. Odlitia. Krążek. Listek sędziego, słuszna decyzja, będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. Jaki tam faul, nie było. Odlitia. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Świetnie. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Krążek. Odzyskali piłkę w środku pola. Cristiano Ronaldo. Lewczuk. Ponownie celnie podaje. Odlitia. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo.
piłkarz nadal leży na murawie, Toni wygląda na naciągnięty mięśni. Poza boiskiem gra będzie wstawiana od bramki. Zmusił mnie na pewno. Pasdan. Toni Kroos. Kroos. Brawo Real, czy będzie bramka? Oszukał obrońcę. Cristiano Ronaldo zdobywa trzecią bramkę. Zapisuje sobie na konto hat-tricka w tym meczu. Dziękuję. Wszystko to można zrobić. Prawda i do dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą chyba przycięcić dodatkowego obrońcę. Jaka piękna bramka, patrzcie. Pyk, cy, pyk, pyk, pyk. Jakie sito. Jak wpuścił. Jaką wpuścił szmatę. A dokładnie, żeby było tak w prawdziwym meczu, to będę się śmiał. Kibice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dali im zaszczyt. Czyżby 7? Tym bardziej, że trafili nas. Jest okazja, pięknie interweniuje. Dobra, dam Rodriguezowi i... Oho, środek musimy zmienić. Bo ci to już nie podziwią długo. Zarządzanie składem poproszę. Pomocnik Isco i pomocników mamy jeszcze tak defensywny zamy to na 3 i jeszcze jednego bez questu. Czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Oddaje strzał. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Spróbujmy jeszcze Garethem Bale'em. Ostatnie 180 sekund przed nami. Nie da mi strzelić, o nie. Nasza obrona jest dobra, bo to jest Real Madrid. Faul. Dobra, nie było. Widocznie sędzia nie zauważył. Ja zauważyłem faula, dobra. Nie, nie sędzia gminy sobie. O nie, o nie. Jest, jest, jest. Mamy to, mamy to. Radość na trybunach, ale na boisku też wśród graczy Real Madryt. 6 do 0, a rekord 265. Dziękuję. Zobaczymy, czy tak będzie w prawdziwym meczu. Jak nie, to zobaczymy może. Jak nie, to trudno, ale ja dzisiaj rozegrałem wam to spotkanie, żeby się widzieli. 6 do 0. Dziękuję bardzo na Santiago Bernabeu. Dziękuję, a rekord 265. Na razie.